pomyśleć, że dokładnie tydzień temu nagrywałem wideo z moim Dolly, z moim wózkiem. Było chyba około 13 stopni. Byłem w samym polarze. A teraz mamy 15 cm śniegu. Matka Rosja dała sobie znać. Samochód nie odpalił, w związku z czym planowany wypad niestety musiał zostać skierowany na później, być może nawet na przyszły sezon, bo podejrzewam, że to jest jedyny śnieg w tym roku w Szkocji. No ale nie chciałem marnować tego dnia, w związku z czym postaram się zrobić coś tutaj, w takim małym parku na górce. W dwustronnym miejscu znalazłem jeszcze takie, ponieważ po drugiej stronie górki istnieje szaleństwo, białe szaleństwo. Dzieci jeżdżą na sankach, a tutaj w Szkocji wszyscy szaleją pod tym względem, ze względu na to, że mamy alarm, czerwony alarm sztormu śnieżnego, a gdzie normalnie w Polsce to standardowa pogoda zimowa, nikt się tym nie przejmuje, natomiast tutaj wszystko pozamykane praktycznie, mało kto poszedł do pracy, dzieci nie poszły do szkoły. No ale Szkoci nie są do tego przyzwyczajeni. W takim razie zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj nagrać. Zapraszam do oglądania. Często bywa tak, że zamiast skrupulatnie przygotowanego planu działania na dany dzień, trzeba posłużyć się improwizacją. Tak więc zamiast 4 rano, śnieżnej czatowni na odludziu i plecaka pełnego przygód, mam samo południe, gęste ciernie z te krzewy Ulex europeus, czyli kolcolistu zachodniego, odgłosy saneczkowych zabaw oraz plecak pełen wątpliwości. W filmowaniu przyrody nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć, jak potoczy się dzień. Moim zmartwieniem w tej chwili było kilka rzeczy. Czy dobrze ukryłem się przed zwierzętami, czy pojawią się wedle moich oczekiwań, czy wreszcie jakiś pies spuszczony ze smyczy nie zwęży mnie i radośnie biegnąc w moją stronę nie zdradzi mojej obecności wśród ludzi. Jednak pomimo tylu wątpliwości nad zasadnością siedzenia w śniegu w mroźny dzień i czekania na cud, coś sprawiało, że nie mogłem tak po prostu zrezygnować. Moim celem tego dnia było sprawdzenie, czy w tej okolicy są kruki. Nigdy ich tutaj nie widziałem, ale czułem, że aura mogła wpłynąć na ich decyzję. Skaliste występy i urwiste zbocza świetnie sprawdzają się jako siedlisko czarnowronów, których jest tutaj cała kolonia. Po zaledwie 15 minutach od ustawienia przynęty i schowaniu się w krzakach z całym sprzętem, usłyszałem ten niezwykły w całym ptasim świecie głos. Najpierw gdzieś daleko za mną, potem drugi, nieco bliżej z boku. Próbowałem zerknąć przez szpary w śniegu, by dojrzeć czarne sylwetki. Jednocześnie cały czas trzymając ustawiony kadr i palec na spuście. Po chwili usłyszałem głośny furkot tuż za mną. Czapa śniegu spadła mi na głowę. Usłyszałem przejmujący głos kruka. Siedział tuż nade mną. Nawoływał. Siedziałem w bezruchu z dudniącym sercem. I nagle drugi kruk nadleciał z naprzeciwka. Usiadł na gałęzi tuż nad padliną. Niestety nie mogłem się ruszyć, by uchwycić go w kadrze. Czekałem. Po dłuższej wymianie zdań, para jednocześnie wzbiła się w powietrze, zatoczyła dwa kręgi tuż nade mną i odleciała. A zatem wiedziały, że tam jestem, pomyślałem. Niezwykle inteligentne ptaki jeszcze bardziej nabrały mojego szacunku. Jeszcze bardziej zapragnąłem je sfilmować. Po dłuższej chwili, kiedy kolejna śnieżna zawieja zaczęła przysypywać moją kryjówkę, przyleciały czarnowrony. Było ich 5. Ostrożnie zglądały się dookoła i łypały w moją stronę. One również wiedziały, że siedzę w krzakach. Odleciały. A ja pomyślałem sobie, że to chyba taki dzień, nie wypał. I lepiej mi było zostać w domu, niż próbować prowizorki. Robiło się coraz zimniej, a moje nogi na dobre przymarzły do podłoża. Poczułem, że tracę czas. Filmowanie przyrody już takie jest. Choćby nie wiem, jak się starał, to natura zawsze będzie miała swoje własne plany, niekoniecznie zgodne z moimi. Gdy tak dalej siedziałem, wpatrzony w mój idealny kadr, zmartwiłem się, że nie będę miał materiału, którym mogę się podzielić z moimi czytelnikami na łamach natury w kadrze. Zaraz potem jednak zrozumiałem, że przecież nie o to w tym chodzi, by zawsze odnieść sukces, żeby zawsze wszystko było idealnie. Żyjemy w czasach, kiedy ludzi ocenia się miarą sukcesów, czy to dotyczących finansów, czy też sławy. Żąda się od ludzi, by zawsze byli super, bezbłędni i by zawsze wszystko wychodziło. A przecież jesteśmy tylko ludźmi. Mamy swoje problemy, kompleksy, ułomności i po prostu nie zawsze mamy na wszystko siłę. Dotarło do mnie, że sam wpadam w taki nurt myślenia, by wszystko było idealne. Ale przecież nie jest i nigdy tak nie będzie.
Myślę, że czas podejść do tego szczerze. Ludzie często zapominają, że za każdym sukcesem kryje się ogromna praca. Oczywiście są ludzie, którzy mieli łatwiej z tego czy z innego powodu, jednak ostatecznie, aby coś osiągnąć, trzeba wylać ostatnie poty. Trzeba zmierzyć się z materią, w której się pracuje. Oraz co najważniejsze, z samym sobą. I to, myślę, jest najważniejsze, a nie sukces sam w sobie. Nie gloria i chwała w blasku fleszy. Tylko ten ukryty aspekt podążania wyznaczoną ścieżką, pomimo ciągłych upadków i porażek. Potrzeba nam historii prawdziwych, pełnych potu i łez, ponieważ sukces nie bierze się znikąd. Ostatecznie, po około 6 godzinach siedzenia w krzakach, postanowiłem zakończyć ten dzień. Kiedy miałem już się zbierać, kątem oka złowiłem ruch w kadrze. Czarnowron przycupnął na śniegu. Pomału, jakby od niechcenia, przechadzał się, zerkając to na padlinę, to na mnie. Kamera poszła w ruch. Po kilku minutach ptak przestanął tuż przy padlinie i zaczął mi się uważnie przyglądać. Pełen dezaprobaty dla mojej osoby, zbił się w powietrze, pieczętując tym samym mój nie najlepszy wypad w teren. A ujęcie to, pomimo że nie idealne, to jednak ostatecznie dało mi poczucie sensu tego, co robię, pomimo już nie wszystko idzie jak powinno. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora.